Podczas tej lekcji nauczymy się przygotować działkę uprawną przy pomocy rozdrobnionych gałęzi. Będą nam potrzebne taczka, 4 drewniane kijki, sznurek, grabie, widły oraz młotek. Zacznij od określenia miejsca, gdzie ma znajdować się działka uprawna za pomocą 4 kijków i sznurka. Wysyp rozdrobnione gałęzie z taczki dokładnie na warstwę uprawną gleby. Wyrównaj powierzchnię za pomocą grabi. Warstwa rozdrobnionych gałęzi powinna mieć od 3 do 5 cm grubości. Pozwoli ograniczyć porost chwastów, umożliwia właściwy rozwój środowiska grzybnego oraz zagwarantuje odpowiednią regulację termiczną gleby. Pozostaw warstwę rozdrobnionych gałęzi na kilka miesięcy tak, aby pozwolić na pojawienie się niedoboru azotu. To zjawisko pojawi się podczas początkowych miesięcy po pierwszym zastosowaniu rozdrobnionych gałęzi. Grzyby wyrastające na działce potrzebują azotu wydzielanego przez ściółkę z rozdrobnionych gałęzi, żeby się rozwijać. Jeśli nie zaczekasz wystarczająco długo pomiędzy rozsypaniem ściółki z rozdrobnionych gałęzi a zasiewem roślin, może wytworzyć się rywalizacja o dostęp do azotu między grzybami a sadzonkami, co może osłabić rośliny uprawne. Zjawisko głodu azotu charakteryzuje się zżółknięciem liści, a także czasowym opóźnieniem we wzroście roślin. Jeśli rozsypujesz ściółkę z rozdrobnionych liści jesienią, pozostaw ją tam do wiosny. Gdy minie tzw. głód azotu, rośliny będą mogły w pełni wykorzystać dobrodziejstwa obecności grzybów. Po takim okresie nieingerencji będzie można zaobserwować wyraźną poprawę struktury gleby. Jeśli zobaczysz białe włókienka w ściółce, to jest to grzybnia, część wegetatywna grzybów. Jest to znak dobrego zdrowia ściółki z rozdrobnionych gałęzi i sygnał, że czas już wymieszać ściółkę z ziemią na głębokość kilku centymetrów. Ten krok pozwoli na uaktywnienie kolonizacji grzybiczej w glebie. Do wymieszania ściółki użyj wideł. Wyprostuj się, wbij widły w ziemię, lekko rozchyl ziemię i unieś. Uwaga, nie przekopuj ziemi. Możesz też skorzystać z szerokich wideł specjalnie przystosowanych do spulchniania ziemi. Działka jest od tej chwili gotowa do uprawy. Potrzebne będą łopatka, motyka, nasiona sadzonki lub wysadki. Korzystając z metody bezpośredniego siewu pod przykryciem, wykop za pomocą motyki rów na głębokość 5 cm. Umieść w nim nasiona i zasyp. Możesz również przesadzić sadzonki, jak w tym przypadku, na przykład sadzonki tymianku lub szałwii. Technika rozdrobnionych gałęzi jest też korzystna dla drzew owocowych. Jej wykorzystanie wzmacnia drzewa i odparnia je na choroby i szkodniki. Rozsyp ściółkę z rozdrobnionych gałęzi wokół drzewa i wyrównaj za pomocą grabi. Powierzchnia ściółki powinna być tak duża, jak rozłożystość korony drzewa. Uwaga, zachowaj odcinek 30 cm wokół pnia, aby nie przyczynić się do wzrostu młodych gałęzi. Rozsypując ściółkę z rozdrobnionych gałęzi wokół drzewa, nie musisz jej mieszać z glebą. Mogłoby to uszkodzić korzenie drzewa. Ściółkę z rozdrobnionych gałęzi możesz również rozsypać w doniczkach roślin oraz w skrzynkach na kwiaty. W zależności od warunków klimatycznych i metod uprawnych, szacuje się, że efektywność ściółki z rozdrobnionych gałęzi trwa od 3 do 4 lat.